Alfredzi Szklarscy, Tomek wzdłuż lodowczyków Grenlandii. Fragmenty wybrane na chybił trafił. Rozdział 5. Wędrówka. Pogrążony we wspomnieniach nie zauważył nawet, jak już szli wszyscy okulbaczeni po lodowych równinach i wzgórzach Grenlandii, rozglądając się ciekawie wokoło i pstrykając kolorowe zdjęcia. Prowadził wytrawny Smuga. Ślad w ślad za nim szedł Wilmowski Andrzej, Wilmowski Tomasz, Wilmowski Marian, Wilmowska Salli, Kopytko Wacław, Nowicki Tadeusz zacierał śladem jotełką z pawich piór. W przerwach między nimi hulał wiatr i nutki śpiewanego przez podróżników Mazurka Dąbrowskiego. Czas leciał im szybko, choć drogi jakby nie ubywało. Pierwszy zauważył to ku zaskoczeniu całej reszty Tadzio Nowicki i rzekł: hola, panowie, czy my aby nie pomyliliśmy drogi? Czuję się jak w podziemiach mojego starego Powiśla, do stu piorunów. Smuga usłyszał mimo drżącego wichru głos bosmana i odwrócił ku niemu swe srogie, grenlandzkie już oblicze. Głupku jeden, wiesz co to kompas, domorosły marynarski cieślo? Idziemy dobrze i prosto, jak z bata strzelił na północ. I nie marudź pana, machaj tą miotełką, bo zagłupiś na co innego. Tchu mu zabrakło, żachnął się i podążył uparcie dalej ku roziskrzonemu zorzą polarną horyzontowi. Wszyscy targali z sobą mniejsze lub większe tobołki z przedmiotami codziennego użytku. Tylko Wacek Kopytko niósł oprócz tobołka harpun w pokrowcu od gitary, żeby nie odkrywać na samym początku wszystkich kart. No i względy bezpieczeństwa wymagały tego. Pomimo drobnych niesnasek i utarczek szło im się nieźle, co potwierdzali na każdym kroku radosnymi okrzykami, wzajemnymi uśmiechami i przyjacielskimi poszturchnięciami. Najwięcej oczywiście dokazywał niesforny Marianek, krzycząc raz to jak Indianin, raz to jak wesoły diablik, podstawiając dorosłym nogi i wyczyniając różne inne psikusy. Po kilku godzinach marszu wszyscy mieli już podziurki w nosie wyczynów Marianka i posmutnieli nagle, wlepiając długie nosy w grenlandzki śnieg. Tylko Tadeuszowi nie obmierzł jeszcze wygłupy Mariana i śmiał się do niego wesoło jak szczygiełek, świergocząc z cicha i pobrzękując dzwoneczkami miotełki z pawich piór. Koniec końców wziął Tadzio chłopca na barana, wyrzucił miotełkę i zaczął kłusować do przodu jak młody byczek, pochukując zawzięcie. W mgnieniu oka wyprzedził całe towarzystwo i zniknął gdzieś w białej pustyni, a śnieg, który właśnie zaczął padać, pokrył dokładnie jego ślady, uniemożliwiając nawet Smudze podążanie tropem bosmana i Marianka. Zgłodnieją to wrócą, pocieszał Tomasz z płakaną Salli. Coś ty, darling, mają przecież swoje tobołki z prowiantem. Nie na długo, nie na długo. Smuga odwrócił się i zarechotał złośliwie. Miał kretyn szczęście, że zaczął padać deszcz i nie ma potrzeby zacierać śladów. Inaczej porachowałbym mu kości, dodał zawadiacko i ruszył dalej. Zniknięcie Nowickiego nie było wszak przypadkowym. Z chwilą, gdy podróżnicy dotknęli stałego lądu, stary marynarski, a tudzież podróżniczy i przygodowy, niepisany, lecz przestrzegany zwyczaj nakazywał, aby z chwilą zejścia na ląd kapitan tracił swą władzę, a przychodziła ona w ręce Smugi. Na pokładzie bowiem, mimo że przywódcą całej wyprawy był pan Jan, najwięcej w praktyce do powiedzenia miał raczej bosman, jako kapitan. Na lądzie Tadeusz stawał się zaś niczym i tutaj dopiero Smuga z rozwiniętymi skrzydłami mógł zrobić praktycznie wszystko. Tak więc Tadzio lepiej czmychnąć zamierzył w te pędy, co uczynił. Pamiętali wszyscy, jak swego czasu formalny, osobisty spór Smugi i Nowickiego odbił się nieprzyjemnym echem na atmosferze i porządku całej wyprawy, tycząc także nieskalanego jeszcze waśniami Mariana. Pomyłka. Marian teraz jechał pierwszy raz z podróżnikami. No dobrze. Ale w każdym razie krępujące było, gdy na przykład bosman kazał Smudze wylizywać sobie skarpetki, a potem dla odmiany Smuga bosmanowi podróżnicze szorty. Podążaliśmy jednak dalej, mając niepłonną nadzieję, że prędzej czy później bosman z Marianem pojawią się w odpowiednim momencie akcji. Temperatura nagle spadła poniżej przewidywanego poziomu i nałożyliśmy wszyscy gumowe kaptury. Na niewiele to się zdało, gdyż padający coraz gęściej śnieg i tak dostawał nam się wszędzie, gdzie nie trzeba. Panie Janku, daleko jeszcze? Zapytaliśmy Smugę. Gdzie? Odparliśmy Smuga. Do stacji Meteo, wyjaśniliśmy. Tam, gdzie herbata i rum, kobiety i ciepło, bambosze, kotki, grzejniki. Nie tak blisko, kochany, odrzekliśmy. Jeszcze wiele trudów przejść musimy, zanim się to wszystko skończy. Pamiętamy, że podróżnicy jesteśmy pełnymi gębami i załamywać się nam.
Thank you.
Pamiętnik znaleziony na ulicy. Wczoraj Franek Szajba z mordą jak tatarskie siodło i z dziwką, która chwaliła się, że ma pipkę jak ruską furażerkę. Z miejsca zmontowaliśmy 3 kwadranse jazzu i ciastuszki kalifornijskie oraz chłupce nowojorskie. Pawia to goniliśmy jeszcze przez tydzień, a samice były stereo. Uwaga! Wiersz, program. Dualizm kor muskularny. Wpływ flamandzki, bisurmański w oczach błysk. Droga kręta i za długa, pasy życia pana Sajluga! Przechodni garb noszony po mieście, głupawy uśmiech mądrego i taka wdrożona to linia z mózgu Paula Kornaka! Oni dwaj to knięta paronada. Pamiętajcie, że nie ze wszystkich widzeń jest wszystkości, ale z braku jedności wypływa ta dualistyczna Robinsonada. Thank you.
słynny wiersz Romuald Widelec i cztery gazele. Prosimy do prosimy. Dziękuję bardzo. A teraz za mistrz Mario! 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 Jestem czarnym kirerem Pawłem. Mario! 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 A kiedyś zostanę cesarzem. Mario! Mario! Kochamy cię! Teraz chciałbym o Romuald Widelcu. Nareszcie! Który jest... Śliczny jak normalny. Który jest nie tyle młodym moim, co... Swoim własnym, ale przejdę do czytania. Są cztery gazele o Romualdzie Widelcu. Pierwsza gazela mówi tak. Poturbowali drania i za... I tak. I tak bez zdrowia, bez powiek, bieg z okładem się słaniał, jak podstępnie zgwałcona łania. Wołano go Romuald Widelec. Widelec, przestali mieleć! To dowcipne, uszczypliwe, tymonowe, lam studinki. Druga gazela. Jest smutna. Romuald Widelec spadł z operacyjnego stołu z brzękiem, z wdziękiem, o które nie trudno w szpitalnym kondukcie instrumentów wszelkich. Jedynie doktor Nusz, który miał zadatki na oprawce, mógł był Romualda Widelca uratować. Ale po co? Ale przed czym? Romuald Widelec spadł w najwłaściwszym momencie. Nie zdążył wejść w dyspeptyczny, niestrawny związek z nożem, który, aby uniknąć kompromitacji, dał do zrozumienia, że upadek Widelca oznacza nieoczekiwane przybycie pacjenta z innego, mniej zobowiązującego kompletu tajnego. Trzecia gazela. Tak orzecze. Jako rekonwalescent wystąpi Romuald Widelec. To dobrze? Dobrze. To bardzo dobrze. Romuald Widelec miewa się dobrze, zwłaszcza w towarzystwie swoich zamożnych przyjaciół GM Peryskopa i K. Plażoleta oraz Anastazji Bolączko, co zresztą może wydać się dziwne temu i owemu, a zwłaszcza GM Peryskopowi i K. Plażoletowi. Prawdę powiedziawszy, z Anastazją Bolączką łączą Romualda Widelca także nieprzypadkowo wspólne upodobania do rozwiązywania słupków i supełków oraz klepania różańca, a nie tylko samo poczucie krzywdy w odhumanizowanym świecie. Czwarta gazela. Wczoraj o zmroku Romuald Widelec znalazł, nieskory do poszukiwań przecież, znalazł niespodziewanie dla tych, którzy przez wczoraj już postawili nad nim krzyżyk rym do buta, a był nim butrym. He, butlu? Dzisiaj o świcie Romuald Widelec mówił, jak gdyby nigdy nic, no. But do rymu. Lepiej mądry zgubić, niż głupie znaleźć, pomyślał Romuald Widelec. No jeszcze. A teraz coś innego, zupełnie innego. Coś, co z politycznych przekonań moich. Zaczyna się troszki. Wiem, troszki. Dobrze? Masz czas, Mario. Nie troszki, więc troszki. Pod świętym burmistrz Sława tatuował wciążliwym sobie zapamiętaniu jeszcze samo południe plan miasta na dupie. Teraz obaj żrą cudzą kolację i klaszczą w moje dłonie spocone, odkąd nauczyli mnie dzierżyć władzę z noga. Śpiew tam raz, panie nasz. Mówią, akuratnie rzeczą, miłościwy, a mnie
się marzy 100 000 zbuczonych witraży. Bo z władzy nie będę miał przed północą jutra balonek i szopy, ani żadnych innych korzyści materialnych. Bo chwała i sława to niepoprawni idealiści, nawet w latrynie mają czyste intencje. A kiedyś, gdy wracali koleją linową z Kubałówki, zapomnieli o swym pochodzeniu i dlatego mają brudne łapy i tyle, a tyle na sumieniu. Ja jednak myślę, że koza mnie na kamień nie wytrała. Co do tych witraży, to sam nie wiem, ile tak naprawdę. I grudłowaty skrzydmaty, idyllicznie z przekątem, to wskazówka dla samego siebie, wskazówka interpretacyjna. Odszczepił się za stówkę i krówkę, gruzłem gdzieś z boku potem się usprawiedliwiał, ale akucja przekleła go przez omyłkę. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak się dymać trzeba z psem, bo poznałem penis wsi, gdy mieszkałem w pewnej wsi, a więc wołam chłopca psa, już mam na sobie psa, potem wołam do mnie psie, a on już mi gardło trzcie, kiedy nogę daję mu, płasko dryga tu i tu, i zabawnie trzeży kły, kiedy druta bierę mi. Złego, co na dobre wychodził, pungał syn, ostrząc zęby, na szyję życiodajne, żyły krwiodajne. Będę musiał siłą ciała dokonywać cudów niewidów, aż do dnia, gdy kołem wezmą go w obroty, dążam, gdy wezmą go w obroty lub kołkiem potraktują niesionowym dla świętego spokoju. Jeszcze? Jeszcze! Leninu, ale już nie dam więcej. Chory, prosimy. Yeah.
normalne. Koncernu metafizyczno-rozrywkowego Pigułka Progresji. Wcześniej z ubolewaniem spieszymy na początku, tak, zająć się wyjaśnieniem pewnych niedocieczeń administracyjnych, których poniekąd dopuścili się nasi mili gospodarze. Totar, ta wielce zasłużona dla niszczenia kultury narodowej instytucja, rozwiązała się przed w związku z tym fizyczną niemożliwością jest, aby owa wielka idea zmaterializowała się w tym to miejscu i czasie wśród nas. Chociaż bardzo tego pragniemy i mamy nadzieję, że który idzie przyniesie reinkarnację idei Totartu, tym razem już trzeciej generacji, w nowym wcieleniu, nowej formie. Ale to w bardzo dalekiej przyszłości. Ponadto tytuł Inny Zielony Świat oczywiście również nie pochodzi od nas. Naszym tytułem jest Love. Peace Industry. Zapożyczono od naszych przyjaciół z grupy Wachem. Zresztą. Tak. Koncern metafizyczno-rozrywkowy. Pozdrawiamy Beefharta z tego miejsca. Jak najserdeczniej. Kochamy cię, Beefheart. Koncern metafizyczno-rozrywkowy Pigułka Progresji małego z Warszawy. Kolejnym wcieleniem tranzytorium totartowego. Tak. Nieskończonego zresztą, jak do tej pory. Zamierza ujawnić się jeszcze w paru wydaniach podczas trwania tak zwanej warszawskiej jesieni rokowej, to znaczy za tydzień będziemy pilnowali, aby nikt nie wyrżnął kultury narodowej w dupę podczas rubryki Historia, o której informują was nasze ulotki, które rozrzucaliśmy tu i ówdzie. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy coś, co nazwaliśmy roboczo. Wystąpią nasi przyjaciele, z którymi pracujemy już od paru pokoleń. Ja wyjmę kartkę. Dobrze. Elementarny obowiązek gospodarza. Wariat, niedojda spirytualny, prostuta mentalny, ojciec totartu pierwszej generacji. Miło nam. Paweł Konrad Konik Piotr Konnak. Syn Kazimierza. Syn Kazimierza, notabene dyrektora. Zastępcy dyrektora PGR-u Wejherowo. Słyszewo, pod Wejherowo. Ostatnio zresztą zbankrutował. PGR też zbankrutował, to prawda, zapewniam. Tata wylądował w szpitalu, ale dlatego, że się zatruł, nie dlatego, że PGR. Nie jedźcie zapiekanek ani grzybów. Tym bardziej z PGR-u Wejherowo-Słyszewo oczywiście. Ten sympatyczny, młody, sprytny, 12-letni żydowski Alfonsiak to Pauli, gwiazda totartu. Grupa Po Schodach skądinąd. Za tydzień będziecie mieli okazję genialne usłyszeć. Genialne emeryda, zero mózgu, czystość intelektualna zapewniona. W swoim życiu nie przeczytał ani jednej pozycji książkowej. No, w każdym razie nie do końca. Jego twórczość jest widomym objawem upadku kultury śródziemnomorskiej. W ogóle. W ogóle. A ci, którzy się między nami i za nami i ja przy nas... Ja przeczytam. Miłość, dawniej z nisredztwem za uklanianie, potem Mac Marian, potem Prawdata, potem Awoda Zara 55, potem Der Danziger Ensemble i spróbujemy zakończyć raj ze psychozę, ale nie jesteśmy pewni, czy nam się to wszystko uda. Po drodze będziecie paru poetów. Tak, z grupy poetyckiej zlali mi się do środka. A ponieważ wciąż uważamy, że nasze transtorium totartalne jest młode, na wysuniętym cyklu stuleci może walczyć o swoją nieśmiertelność i wolność, więc cieszymy się nią tu, w tym miejscu i tym czasie. Na dzień dobry, dobry wieczór. Kolega Messiago, Kolega Messiago przeczyta. Ujawni, nie będziesz to wierszy? Przeczytaj. Ujawni przed wami fragment swojej genialnej schedy poetyckiej, pochodzącej z tomu... Z tomu Parnas Zimowy.
Chciałbym was, żebyście zostali ze mną, bo mi będzie głupio. A mi jest głupio, tak. Nie jest głupio z nimi w ogóle tu być. A wolę byłoby jeszcze głupiej, gdyby grupa Miłość by zaczęła się tam lokować. Dobra, nie to będzie. Nie, będzie fajnie, możecie przyjść, chłopaki. Zróbcie coś z sobą. Może wejdźcie. Prosimy. Nam tu jest głupio tak stać tam, no naprawdę. Po to my tu stoimy właściwie, wchodźcie. No, no. Czytaj. To ja poczytam trochę, to się ja pozwolę. Ja się rozbierałem, zazwyczaj chciałem powiedzieć. Pol na rozbieranie. W wniosku, że jest to konieczne, to obnażę się, koleżanki i koledzy. Tak, na razie muszę wam powiedzieć, nie dojrzała że Paweł ku temu i higienizujemy jak się na tyle. Mówi. To strój prawie muzealny. Niektórzy z was mieli okazję podziwiać go podczas akcji Trzecia Rzesza Rock'n'Rolla przed rokiem w Gdańsku. Na prawym ramieniu naszego Führera i te rzeczy, ale on to potem zmieni, no, nie bójcie się. To bardzo, bardzo szybko nastąpi. Ja przeczytam przez ten czas bez tytułu. Pipka i Pindolek są wspaniałą złączką, niekoniecznie trzeba łączyć się. Słuchaj Jacek, przecież rozmawialiśmy chyba o tym, że ten gamelan ma być słyszalny, nie? Ja się wkurzam. Tak, ale byłoby ładnie z ale nie przejmuj się, Jacek. Ale weź się nie przejmuj. Nie przejmujcie się nami. Ej, tu nie będę zdzierał gardła, nie? Krzcząc do mojego kolegi przy konsolecie. I używam tego cudza XXI wieku, aby skomunikować się z nim chociaż w taki doskonalny, werbalny sposób. Dlaczego? Czytaj dalej, Zbigniew, no. Jeśli nie przeszkadza. Jacek, utwór pod tytułem przeciw fetyszom. Z fetyszami, świnia dupa. To oczywiste.
Thank you.
Poligeneza, polipersepcja. Nie mów, to już wszystko było. Mów! To już wszystko jest. Thank you.
po wszelkich starań czynionych przez moją skromną osobę. Tak. No to też się znajdzie. Co poza tym, moje plany na przyszłość. No, we wrześniu wyrzucą mnie ze studiów. Jak mnie wyrzucą, to będą mnie chcieli wziąć do wojska. Ale nie uda im się to, ponieważ zamierzam popełnić samobójstwo. To znaczy, nie wiem, czy to prawdziwe samobójstwo. Po prostu żółte papiery, co nie przyjdzie mi zapewne z wielkimi kłopotami, gdyż mama uważa mnie już zajebniętego. A cóż, i tak w życiu bywa. No, więc może się już nie spotkamy, a może się spotkamy. Jesteście tacy sympatyczni, mili i przyjemni. No, że naprawdę głupio byłoby, gdyby na tym nasze randewu, prawda, uległo, że tak powiem. Moi rodzice byli najwyraźniej łagodnymi optymistami. Także wtedy, gdy pijany i obrzygany, udając nagłą chorobę, wróciłem ze szkoły, zresztą podstawowej, do domu. Wszyscy mówili do mnie w miarę czule, gdy ja już, kurwa mać, pizdejewany chuj pierdolony. Najwyraźniej ich spokój owładnął i mnie, gdy łagodnie ocierałem się o nikotynizm, alkoholizm, homoseksualizm i narkotyki. Z równym upewnieniem o własnej racji zmuszałem swoją dziewczynę do usunięcia ciąży, w dodatku zaawansowanej. Pieniądze na ten cel pożyczając zresztą od drugiej, równoległej przyjaciółki. Żebrząc o stopnie i wymuszając zaliczenia poprawek, przeciskałem się z klasy do klasy. Po dwóch latach przepędzonych na pijaństwie i urządzaniu burt w szkołach pomaturalnych, dzięki wyrozumiałości egzaminatora, zostałem przyjęty na studia. Opanowawszy umiejętność zdawania egzaminów, gładko zaliczałem kolejne lata, przyswajając średnio 10 do 15% obowiązującej wiedzy. W gnuśności swojej tak rozlazły, iż zbyt późno zorientowałem się w wybitnej nieopłacalności kończenia studium. W akcie rozpaczy powtarzam piąty rok już trzeci raz. Kolega ze studiów mawia: bezsilność jest najsilniejszym z uczuć, rodzi wolę mocy. Mimo sympatycznego wydźwięku tych słów, znów płynie wątpliwość moja, człowieka w niewoli mocy, w możliwościach niemożliwości. Teraz już zupełny abstynent i życiowy higienista, czegoś innego mogę szukać w sztuce niż substytutów owych realnych autodestrukcji, rozkładu i skandalu. Cóż innego wymyśleć niż totalną manipulację. Cóż innego może robić taki wychowany w łagodnym optymizmie głupi chuj. Ja po tej stronie. Prawdą i życiem jest. Słuchajcie Mesjasza, słuchajcie prawdy idącej z ust Jego, albowiem zadał wam, oto na niebie ukazał się wśród anioł, zawiadał trąbę niebiańską i krzyknął: upadł wielki Babilon, który napełnił wszelkie ludy winem szaleńczej rozpusty. Jawczany, pijcie po kasy, bo to
Wszystko na dachu. A warniki? Wszystko na dachu. A woda, warniki? Wszystko na dachu. Ciepła? Nie, a po co ciepła? Karol Speron. Karol Speron. Właśnie. Mozzarella. Pani słyszeli? Ja mam też pociętę. Mozzarella jest dużo zależy. Słuchaj, a już wiesz, że on wcześniej był bez kadr do Netflixa. Widziałeś? Przy tej audycji facet już mówił. Tak, wyszło. Patrz, kobieta się nam tam przygląda, a to mężczyzna. Zadzwoni pani po milicję zaraz, wiesz, tak jak wtedy była milicja. Myślę, że przed wszystkim muszę wziąć pojedynkę. Chciałbym się poprzechać za domu, bo to nie jest znowu. Myślę, że policjanci się nawet nie będą widzieli, że to jest kamera, wiesz. Myślę, że wiemy, że to jest kamera, bo zawsze to robią. Zależy, którzy jeszcze. Nie będzie lepiej. No właśnie. Nie, ci mogą nie wiedzieć, pan, którzy przyjadą. Ten nie był pracowany jeszcze. A przewrót. To będzie kolorowe, przepraszam. Tak? Dobrze. Dużo kolorów. Popatrz. Paulus, weź, mów kabarecik, żeby taśmę wypełnić. O co mu chodzi? Czego się powtarza? To jest głupie. Dobra, skończmy. Pan mi mówka parecił, słuchaj. A jest wonia? A może zróbmy do sfilmowania? Ja mam. Chodź, przełożymy tego typu. Gdzie trzecie? Faktycznie, trochę mało szeroko. No. Jesteśmy obserwowani przez milicjanta, który jest... A ty nie w tej stronie? Tak, ma już na drugą stronę. Nie będę pokazywał palcem. Jest w tym blogu, który jest na tej stronie. Nie. W tamtym bloku tam to nie pokazuje to, gdzie jest. W tej wiosce już nie wiem. Pod tym kiedyś było. Żeby nie latało. Pod tym było. Ale już nie wiem.
też nic z tego nie wynika, że przyjdzie włosowny. To są dni Leningradu. Mają dużo swojej roboty. To przewracamy. No to co, ale my jako wojeryści chyba jak autorski weźmiemy, tak? Ja i... Nie, było. Ale dobra, obaj. Masz Ty jak puścisz wiatr, taka rodzina się tworzy, pełna wzajemnego zaufania, no, Wali ma takie miłe gesty, są takie wspólnotowe, prawda, że coś tutaj... Widzisz, po co była woda przyniesiona? Bo wodę trzeba wlać. Tak, możesz wlać. Jakieś dziwne to. No to normalne emulsje działa. No tak niż dotąd wleć. Dobrze. Okej. To tylko w Warszawie. To jest zapięta trudna. Fajny, tylko wycięty jest, bo tam był moment jak De Niro się pierwszy taką małą, która się nazywała. Czekaj, nazywała się. Skąd wiesz? Forster. Forster miała na głowie. Tak, bo ja wysili się. Nie. Wyraźnie widziałem, że wycięli. Ona mu wyciągała małego, a on. No. I chłopi z panem szkoły. Nie, chyba pada mi to.
Exxon Polon przy mnie to Dojek. Kto? Pauli! Jestem murarz, jestem czerwieni, jestem rumek, jestem czarka, jestem mujerka, jesteś kurtka, dawaj sukę, dawaj kurtkę, dawaj rumak, jestem misiek. Za Polendrą ruszał czerwień, za Polendrą ruszał Łęgien. Nie czerwonym, nie brzoszonym, zdejmij mi koszulę, zdejmij koszulę, Andrzeju, koszulę rusz mi z przerwy, bo się zrobi z tego czerwy. Nie chcę już niebieskich bazą, już to pryje się zarażą. Czarnosami wulgarnymi rozprysznęły się rabaktyle. Spójrzcie na mnie, zobaczcie me nogi. Zobaczcie, co na łeb się urobi. Jaka ze mnie jest pędziora. Weź mi nowe wylej ze dwora, spójrz mi na mnie, spójrz na oczy. Korka, nie mogę. Jestem korka. Za to wtedy moja nadzieja. Zatańczmy, zatańczmy. Ty mogę, chodź. Furka. Stepień. Lak. Oj żołnierzu, wórek, paręździernik, ródka, wujek. Ja zgod z tobą, ja zgod ze mną. Ktoś mi walnął dom poremną. Korka wilka, wórek korka. Zapłoniona się jaszczurka. Burzy, murwy, kurski, czarne, oka uchem, bojka brzuchem, daj mi nogę, daj mi kurkę, daj mi pulwę, daj mi stękę, daj mi bulwę, daj mi czerni, daj mi duszki, daj mi balki, daj mi czarki, nie podnosił mi uśmiechem, za kodrachem i oddechem. Daj czego, czekaj. Podnosiły czarki, baraki, Oj te wojska, oj te mazurki. Jest najcieplej, ale jest wieżowo. Zobacz moje napięcie. Jestem ze szkoły. Jest mi zdrowo, jest mi czarno. Kto mi tu bękartem pachnie? Jak podległy, jak suweren. Jak palastryn, jak mizumyn. Bądź ty żołnierzem, bądź ty armią czerwoną. Coś ci tu zawsze. Zimno mi bardzo. Mi też zimno, dlatego nie dotykajcie mnie. Zimno, zimno. Mruk. Zatańczmy, brukszak. Nie dotykajcie mnie bardzo. Zatańczmy, brukszak, datę. Włosy skną mi, braci. Ale śliskie, ale pochar pociska. Dajcie, niech ci dość wale. Oj, 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 serce, 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 puch. Daj mi nogę, daj mi fermę. Felet wujek. Uważaj na zognisko. Cisza, mój.
Potworny, potwory, my dziady. Dajmy, nie damy sobie rady. Górka, górka, zobacz tu. Zobacz na moje włosy. Wilka, niekor. Teraz punki, zup punka. Jesteśmy punki, jesteśmy... Nie rób punka. Marcin, czarne czurki. Zawsze bulwy. Uśmiechnięte życia kurny. Czekaj. Jeśli jedno narysuje, to się zbuduje. Cóż to, przecież to nie czarne. To wariaty i wulgary. Ja przyjdę, bo idziemy. Oj, domkami. My only friend, I'll never look into your eyes again. There's a killer on the road. His brain is squirming like a boat. Yeah. Show me a way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh. Twórca spojrzał na podwórca i z ogórca zrobił koniec. Rzekł mu na to, ja się boję. Zieleń, czerwień. Cóż mi z tego, kiedy nie mam już zielonego? Na to rzekł, jak rozterce. Miej serce i zerkaj w oko. Daj mi to. Dotknij. Jestem przecież na wieruchu. Czarnobójcy, rozpibrzone karaluchy, rotyk, dotyk. Pania sprawa, cegielele i zabawa. No cóż te machinacje, cóż te demokracje, cóż te maskarady, kiedy nie mam rady. Proszę, mam tu kory. Nie, jeśli widzisz, że z Finlandii wrócił, to już się tak zasmucił. Markotny, ja no może jestem na co dzień, ale w soboty robi się mi gorzej. Wtedy wychodzę, wtedy już nie mam rodze. Tam mi się wszystkie kolory zwidują w paprodze. Tyle farby w pory włazi. Tyle już zaprawy wchodzi. Tyle już koron wchodzi. Dajcie mi papierosa, bym młodzi. Dajcie mi narzędzie. Ale daj, wyjmij papierosa. Tu leży, w kieszeni. Jesteś jak pan serwis diamantów. Zwolnił, zwolnił, mnie zastąpił. Pod komorzy jest ci gorzej? Daj mi ognia. Masz ognia? Nie mam w spodnie. Daj mi ognia. Co za wartkie myśli uparkie. Mi się mocą... Słuchaj, skończysz to, może ja wyskoczę. Skończmy. Lećmy. Raz, no, dwa, no, trzy. No, skocz ja, skocz ty. Puklesz. Daj mi ognia. Z farby. No dalej. Mi się... Ma. Nie zasłonię. Naprzeciwko. Dobra. Trzymaj. Kubek cały czas stoi. I zerka? Niczym nie ma wątka. My wampiry. My czarnuchy. My karaluchy. Chodźcie, chodźcie chłopaki, że tak powiem. Niczym te łaskotki, markotny. Kiedy słońce zamienia się w maszkarę? O godzinie czwartej. Nad ranem i już stare słońce wyziewa jeszcze raz na pokój. Nie miej ty wierzchoły, nie miej ty czarnoły.
latyfundia ciucia, latyfundia gucia, podajcu, a te? Nie zasłaniam ja. Od burda, uśmiechnięta burka, za rakiewy, puszty na handlu. Puszty Weroniki. Bardziej tragiczne. Czekaj, to wejdę z tamtej strony, albo nie. Przesuń się do tego. Wujek. Przez kartę. Mieszka u mnie dwa gołoledzi. Matka moich marzeń. Matko moich. Matko. Oj, jaskółko, ty Żydówko wieczne. Pamiętasz, jak skowrony na dół spadły? Pamiętasz, jak te wampiry nam dogodziły? Dziobami wbijały, spadały i w samolocie duch tylko pędził. Oto wampiry, oto marzenia. Daj mi nogę do powiedzenia. Nie chcę już dzwonić, nie chcę już rodzić. Chciałem się tylko raz znowu spocić. Nie bądź taką marzeną. Karka się nie zmieni. W Łodzi tutaj wyrósł na gołoleci dwa kmieci. No. Masz tu nadzieję, masz tu krzyża. Swastyka. Nie dotykaj. Paulus, tu paszport jechał. Tu leciał krew. Tu szpital się zbudził. Tutaj bądźmy żołnierzami armii, brat. Bądźmy armii, bratniej, realnie. Bratniej. My bratni. Dostatniej. Żołnierzy. Warunkowej i niezdrowej. Chorobliwie dech nasz klei. Będzie z nas tytułem czmieli. Pozwólmy się nosami. I jeszcze z moim. A teraz oddech w oko. I Maroko. Jak liturgicznie. Rysie śliczne. No, słyszę coś. Oraz także Paulusy. Co? Słyszę coś. Idą kraluchy. Idą Lubecja. To niebezpieczna. Tu trzeba uważać. Spójrz na te zwłoki. Tu się powtarza. Ja mam we włosach robale. Kto mi je wyciągnie, pytam się, bo spadę. Włosy nie robaki przecie, bo Magdalenin przecie. Spójrzmy na te nosidła. Spójrzmy Weroniki. Na te dwa proste. Uważaj na oczy. Ja ci tu maskę. Tylko nie do oczu. Nie, ja tylko poprawię rysunek kmieci. Od wieków to ci się trzeci. Samo trzeć jechał na oklep książę, kniaś, wiernokleć. Ratunek... Daj wypierdolę ci Hitlera. Bądź tak dla mnie co niedziela. Daj mi... Dzisiaj jest sobota, imieniny Rutabagi. Daj. Mam smarków, mam zegarków. Co tydzień będziemy robić taki liturgiczny przedział. Rytuały, nie ma sprawy. W ogóle zwróć uwagę na paznokieć. Na paznokieć. Każdy palec to ma rokieć. Ta ręka to ręka poety. Ta gęba to usta wietrzoklety. To z nisredztwem tędy się wydobywa. Tu nie bądź taka grzywa. Podnosi się niczym swoboda. Rycerze, wampirze, koniecznie, bądźmy tak. Bunkier uśmiechów. Stanimy w ideę. Rasku, rasku, basan. Nie par, basan. Basan. Basan Ivanhoe. Basan Ivanhoe. Basan Ivanhoe, dyga. Basan Ivanhoe, dyga. Basan Ivanhoe, dyga. Basan Ivanhoe, dyga korki. Basan Ivanhoe, dyga korki. Basan Ivanhoe, dyga korki. Basan Ivanhoe, dyga korki zuka. Basan Ivanhoe, dyga korki zuka. Basan Ivanhoe, dyga korki zuka. Basan Ivanhoe, dyga korki zuka czerańki. Basan Ivanhoe, dyga korki czerańka. Jest ciepła, można czepkać.
ale zimna, toż to dama, moja matka, moja dama. Pan czarna pasta dobrze robi, już 12. Wychodźmy w kromki walkeniane, stręte. Tutaj stary, to tam się już zjami. Zapkałem dla skrany dobrej wszystko się godzi. Tego nic nie zaszkodzi. Polen bicie, gdzie to butoniczkę. I jak to wszystko było? Ja, jak wiesz, było? Ja nie mówiłem o szczędzaniu się razem, ja mówiłem po prostu o kartach. Nie rozumiesz ani. Tyły, jak tam tyły? Miłe były? Tyły były miłe, tak? Spędzą, ja mu tyłek już mówię. To jest rozłożalne, tak? Aaaa! Kupę, czekaj, ja z tyłu, tutaj ci kupę przyjdzie. Duch cię ma miło za tyłu. Ale już po krzyku, bo nie ruszyłem. Jeszcze pierwszy, nie umyta. Bądźmy taka mała. Nadacznica. Dobra, kur. A tutaj go się nie da już, wróć. Już siedzi na zawsze, stworzy i wierzy. Grunt. Najwyższy. Dobra, teraz już wiemy sam, co ją być. Ja się nie pomogę. Wyszedł, proszę, żebyś poszedł do mnie. Bezpieczny, to chyba dokończyła obraz. Jeżeli potem będziemy mogli walczyć, ale... Niżej, niżej. Wtedy się może rozmoczą. Rakotały żaby w stawie. Gdzie to zaraz? Było już po sprawie. Jakie włosy, jakie włosy? Ja mam tutaj, ty masz włosy. Brody nie masz. U mnie bieli. Włosów na kwakwinie moli. Myję sobie wszystko, wiesz, zauważyłem, że dzisiaj jak to wszystkie mięsa przychodzi. Może powiesz, że tu jest jeszcze? Poszymaj, poszymaj. Aha, tak, gatuj. W mieszkaniu Rysia. Omówiono plany. Celem akcji było zabicie 5 gestapowców. Pozostawiono broń w mieszkaniu przed wyjściem na akcję. Przez przypadek pozostawiono również odciski palców. Było ich 7. Akcja nie powiodła się. Wszyscy zginęli. A gestapowcy po dziś dzień żyją sobie w Argentynie. Żyją i wino piją, za górami, za lasami. I ja tam byłem i wino piłem. I nikogo nie zabiłem. Thank you.
naszego wieczorku jest grupa ludzi związanych z niegdyś z instytucją zasłużoną w wielkim dziele niszczenia kultury, jaką był Totalt. Dzisiejszy wieczór jest myślany zupełnie o tę inność, te życie na nowo, te inne życie. Niestety są pewne trudności. Tak, tradycyjnie peregrynując permanentnie ku naszym rajom utraconym, napotykamy na małe dramaty istnienia, a jednym z nich jest na przykład pewna niewydolność owego zacnego lokalu, który patronuje naszym poczynaniom w ów radosny wieczór i po prostu wielu ludzi, którzy chcieliby się z nami zintegrować, czeka jeszcze za ścianą. Oni za szybą. Tak, za szybą. I podejrzewam, że medycznej pisze w tej chwili kolokwium. Tak, z biochemii. Tak, i po prostu czekamy, kiedy zażyci nad swoją osobą. Koledzy z Wahehe skończyli już za to oglądać Molo i prawdopodobnie przyjeżdżają, albo już przyjeżdżają. Już to, nawet odnaleźli swój sprzęt na sali. Moment. Zaznaczających nas wartości, ta jedna jest rzeczywista, wypływa z zewnętrznego poczucia sensu, do tego stopnia, że nie można jej odrzucić. Orgazm permanentny unieważnia inne wartości. Czemu? Jeżeli są fałszywe, bądź podporządkowuje, bowiem jest wartością ostateczną. Jedynie życie mogłoby konkurować z nim, ale życie staje się wartością dopiero na granicy śmierci. Zważywszy, że tylko teraz istnieje naprawdę, człowiek zachowuje się dziwnie. Większość czasu spędza w oparach fantazji. Ucieka w przyszłość.
marzy. Ucieka w przeszłość, wspomina, lub ucieka z siebie, wykonującego nieprzyjemną pracę i obserwuje muchę na ludziom w wykładzie. Jego więź teraz jest nikoma, a spotkanie to prawdziwe święto. Lub czasem cierpienie. Człowiek, którego coś bardzo boli, nie może sobie tego skompensować. Na tej zasadzie opierają się tortury. Dlaczego nie da się uniknąć frustracji i pogodzić z życiem, jakie jest? To proste, znając lepsze, nie sposób poprzestać na gorsze. Każdy, kto przeżył orgazm, seksualny lub inny, do rzeczywistości powróci skalany tęsknotą. Nie zadowoli go nic innego. Wartości uznawane powszechnie w naszej cywilizacji, które ludzie w swoich kalkulacjach biorą pod uwagę, jest ich krocie. Mają wspólną cechę, narzucają cele. Wstrzymuje się z góry, że część życia będzie gorsza. Służebna wobec celu i dla realizacji celu tłumi się aktualne chęci. Tu występuje zasadniczy konflikt. Chęci, wewnętrznym kryterium postępowania, przejawia się osobowość, a cel jest przymusem narzuconym sobie. By go zrealizować, trzeba się dopasować. Chęć nierozerwalnie związana jest z teraźniejszością. Jeśli czegoś chcę, to natychmiast wszelka zwłoka będzie przykra. Czego będę chciał w przyszłości, mogę jedynie przewidywać, niekoniecznie trafnie. I jeszcze jedno odróżnia chęć od celu. Celem jest rzecz, w tym także rozmaite stany lub idee. Chęć dotyczy aktywności. Spełniana absorbuje uwagę i siły. Wskutek przyjemnych doznań następuje potęgowanie, aż koncentracja i przetwarzanie energii są największe, na jakie w danej chwili można pozwolić sobie bez szkody. Tak specyficzne elementy cywilizacji, pośpiech, nuda, oczekiwanie nie istnieją. Ciągłe zagrożenie stosowaniem przymusu również odrywa od teraźniejszości. Ludzie podporządkowani celem z trudem odkrywają swoje chęci. Faust do tego stopnia uległ, że bez pomocy Mefista nigdy nie dowiedziałby się, na co ochotę tak naprawdę miał szaloną. Bezlitośnie narkotyki obnażają pustkę życia, bowiem przed nałogiem obroni się tylko ten, dla kogo życie jest narkotykiem. Chęci odkrywa się w działaniu. Przed działaniem wbrew chęciom chroni bariera wstrętu. Planowanie zwykle przeniknięte jest marzeniem, a z reguły innym czasem. Dlatego nie powinno odbywać się ze szkodą dla teraz. Decydowanie z góry o własnym rozwoju, czyli przyszłości, może spowodować jej przekreślenie. Narzucenie sobie przymusu niweczy osobowość. Ale jeżeli miał świadków. Mówiąc jest razem z więź z sobą samym, który może za chwilę chciałby badać strukturę atomu. Przyszłość wynika z teraźniejszości, jak pragnienie zjedzenia śledzi. Niech zatem teraźniejszości nie przesłania. Kto miał usta pełne czekolady, wiem, czym jest nasilenie wrażeń do ostateczności. Po czym chęć na jakiś czas zostaje wyczerpana. Zaspokojenie przywołuje nową formę aktywności. Zmiany zachodzą płynnie, spontaniczność i orgazm przyciągają się. Wzrastające samopoznanie redukuje wątpliwości i pomyłki. Zespolenie teraz potężnieje. Własny czas został odnaleziony. Gdy działanie i odpowiedź na nie, czyli doznanie, osiągnie poziom orgazmu i trzyma się, ten sam mechanizm strzeżenia zwrotnego, który obecnie spycha z uniesienia wrotwarz, by utrzymać stan niejakości, będzie chronił stan orgazmu i niwelował drobne przeszkody. Orgazm stanie się permanentny. Należy jednak uważać na pułapki, w których najgroźniejszą jest pułapka orgazmu permanentnego jako celu. Jeżeli nie jesteś w orgazmie permanentnym, nie jest na to, że kiedykolwiek nim będziesz. Twoim celem jest teraz, więc cel jako następstwo czasowe działań nie istnieje. Dążenie do orgazmu permanentnego uniemożliwia doznanie. Nadzieja na orgazm permanentny uniemożliwia doznanie, które jest poza nadzieją i dążeniem. Środowisko zawiera się między granicami ciała a horyzontem. Jeżeli chęć wskazuje nie uciekać z niego, a być w nim, jeśli organizm nie wytwarza barier dla jego wpływów i własnej ekspresji, jeśli inspiruje i podnieca, takie środowisko, które nikt, cywilizacja to dzika świnia, więcej depcze niż zjada, energia marnowana na konkurencję i hamowanie rywalizacji bądź usuwanie jej skutków, jest rezerwą. Nie trzeba się obawiać utraty cywilizacyjnego wigoru. Prędzej czy później skonstruowany zostanie okotomierz. Różnorodne możliwe aktywności zapewniają rozwój każdemu.
takie wzajemne. Ciało, uderz własne, ojej! Siłą
Boże. Jawi się na tej scenie, jak ja już zejdę z niej. Nie mogę zapowiedzieć się kulturalnie, a nic bardziej drugi raz, po prostu żaden barbarzyńca nie powtarza. Pracę rąk utrzymuj się, chamie jeden. A co to ja, dupą piszę? Aż taki wiersz nie powstałby nigdy, gdybym nie był barbarzyńcą kulturowym, a pan żąda ode mnie, żebym ja się określał, żebym ja tworzył w sprzeczności z mojej złotej groty początku. Więc ja się nie będę zapowiadał jeszcze raz, tylko dlatego, że ktoś nie włączył guzika w kamerze. Tym pięknym obszarem przynoszącym nas jako dzieci rewolucji technicznej XXI wiek. Ale ja może zacznę czytanie, skoro mój ty chyba będziesz bąki puszczał. Zbyszek Marnuk, syn Kazimierza, dziękuję. Obywatel Polski. Paweł Konrad Piotr Konik, Konrad Konik, Konrad, syn, Kazimierza. Syn Kazimierza tak samo. No. Ja zacznę od wiersza jednego z moich kolegów, który się wstydził tutaj przyjść. On się zawsze wstydzi przyjść, dlatego ja zawsze ten wiersz czytam. Uwaga. Obie siostry, obie Krysie, obie kurwy, zdaje mi się. A to jest kolejny wiersz, którego nie wstydzę się czytać, bo jest tak głupi, że naprawdę można być tylko dumnym z tego, że jest autorem tak rozkosznego dzieła. Wiesz, jest manieryczny, będę stał z pretensją. Świat jest intrygą, w którą wciągnięty zostaję każdego ranka. Kiedy śpię, nie ma mnie. Kiedy śnię, mogę być kimkolwiek lub czymkolwiek. Kiedy czuwam, to wcale nie czuwam. Intryguje mnie jednak ten czas, kiedy mnie nie ma. Przebudzeniem to po prostu zmiana towarzystwa, emigracja. Na Polski, na Niemiecką Republikę Demokratyczną. Kolejny, ponieważ prawie wszyscy tutaj pamięci, więc pozwolę sobie skądinąd trzy epigramy antytytoniowe żenadne. Pierwszy. Tytoniu, ach tytoniu, ty perfidne ziele, kto ciebie zapalił, ten się trupem ściele. Drugie. Kolumb z Ameryki i syfilis. Używasz tytoniu, to mylisz. Rak i tytoń, dwa bratanki. Nie masz płucak tkanki. Koledzy, nie grajcie tam z tyłu, bo my nie przejdziemy do historii, bo się nie nagramy i świat o nas zapomni dotkliwie jako wielu genialnych swoich synach, a nasze perły poetyckie nie trafią do skarbca kultury naszej ojczyzny. Ja wyznam wiersz o mnie samym do potomności. Plan dnia.
1000 wierszy na godzinę i z uniesienia zginę. Szczykwik. Dziękuję. Pozwolę sobie wygłosić jedyny wiersz, który znam na pamięć. Na dowód tego złożę tę kartkę po prostu. Jest utwór